to, na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, to to, że wbrew temu, co się może niektórym wydawać, franczyzobiorca jest podmiotem gospodarczym, który jest całkowicie niezależnym podmiotem od franczyzodawcy, zarówno z punktu widzenia prawnego, organizacyjnego, jak i finansowego. I takim wyróżnikiem, który został przyjęty w polskim systemie prawnym, a właściwie w polskiej praktyce gospodarczej, jest to, że tym wyróżnikiem tej samodzielności i niezależności jest to, że w przypadku systemów, a większość z nich działa w relacjach z konsumentami, to tym wyróżnikiem jest to, że kasa fiskalna musi być zarejestrowana na franczyzobiorcę. Jest to może nieco śmieszne kryterium, ale za to bardzo skuteczne i oddające istotę rzeczy. Zostało ono także przyjęte przez Polską Organizację Franczyzodawców jako właśnie jeden z podstawowych elementów odróżniających franchising od na przykład systemów agencyjnych. Druga istotna cecha to jest to, aby umowa, która wiąże obie strony w przypadku franchisingu, miała charakter stały i długotrwały. To nie może być umowa zawierana na kilka miesięcy. To nie powinno także być umowa, która jest teoretycznie zawierana na czas nieokreślony, ale z możliwością jej rozwiązania za jedno- czy dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia. Ten trwały kontraktowy stosunek umowny powinien obejmować, i tak jest też to w wielu krajach przyjmowane, co najmniej okres czasu, który jest niezbędny dla amortyzacji inwestycji franczyzobiorcy, czy też mówiąc bardziej ludzkim językiem, po prostu musi obejmować czas, w którym ta inwestycja się franczyzobiorcy zwróci. I właściwie nie tylko zwróci, ale powinna także dawać mu trochę czasu na zarobienie na tej inwestycji. No bo w sytuacji, jeżeli mamy zwrot z inwestycji szacowany na przykład na 3 czy 5 lat i równocześnie z tym umowa też jest zawierana na ten okres 3 czy 5-letni, no to jest to tak naprawdę sztuka dla sztuki, robienie biznesu do samego robienia. No bo ten czas umowy, czas obowiązania umowy daje nam nawet nie gwarancję, ale przypuszczalną możliwość uzyskania tylko zwrotu tej inwestycji, a nie ma tutaj w ogóle miejsca na zarobek. Także przy negocjowaniu, przy konstruowaniu i negocjowaniu umów franczyzowych jest bardzo istotne to, aby one opisywały model biznesowy, w którym ten zwrot inwestycji odbędzie się w trakcie obowiązania tej umowy, a jeszcze oprócz tego da franczyzobiorcy coś zarobić. Bardzo istotnym elementem franchisingu jest know-how. Know-how, które jest to też rozumienie Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Know-how, które musi być przekazywany w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy. Powinno być to także know-how istotne. Istotne, czyli takie, które rzeczywiście warunkuje sukces tego przedsięwzięcia. Ważną cechą franchisingu są także opłaty franchisingowe, czy też opłaty licencyjne. W takim klasycznym wariancie franchisingu wyróżnia się 3 rodzaje opłat. Po pierwsze jest to opłata wstępna, uiszczana przez franczyzobiorcę w momencie przystępowania do systemu, czyli takie wpisowe, można to powiedzieć. Druga opłata jest to opłata bieżąca, która jest uiszczana w trakcie trwania stosunku umownego. Metody naliczenia tej opłaty są różne. Najczęściej i najpowszechniej jest stosowane określanie jej jako procentu od obrotów franczyzobiorcy, 2, 3, 5, a czasem i 10%. Ale są też inne mechanizmy. Są na przykład sieci fryzjerskie, gdzie taka opłata jest pobierana po prostu od stanowiska w salonie fryzjerskim. Nie od obrotów, tylko od tego, ile jest foteli w salonie. To się może różnić w zależności od specyfiki danej branży, w której sieć franczyzowa funkcjonuje. Bo trzeba pamiętać, że franchising jako taki to nie jest jakaś branża jedna konkretna. W ramach franchisingu działają dziesiątki branż. Macie Państwo w materiałach konferencyjnych egzemplarz magazynu Franchising Info. Tam na końcu jest katalog systemów franczyzowych i zorientujecie się, i o tym będzie także mowa w dalszej części mojego wystąpienia, że branż, w których funkcjonuje franchising, są niezliczone ilości. I tak naprawdę można, mówiąc kolokwialnie, sfranczyzować każdą działalność. Jest tylko kwestia nakładów na to i sensu
biznesowego takiego działania. Na koniec uwaga stricte językowa. Jesteśmy w sąsiedztwie Wydziału Polonistyki, więc trzeba pochylić się nad językiem polskim. Rada Języka Polskiego została kiedyś zaskoczona właśnie przez Polską Organizację Franczyzodawców prośbą o stwierdzenie, czy można zamiast trudnego i dla niektórych karkołomnego wyrażenia franchising zastosować polskie spolszczenie, tak? czy polski wymiennik dla tego słowa, czyli słowo franczyza. Rada Języka Polskiego dlatego została zaskoczona, ponieważ generalnie rzadko ktoś do niej pisuje w tego typu sprawach, natomiast tutaj musiała się wyrazić i powiedziała, że jak najbardziej polski odpowiednik dla franchisingu pod postacią franczyzy jest dopuszczalny, choć cały czas słowo franchising także może być wykorzystywane. Ja osobiście jestem zwolennikiem niespolszczania na siłę tego typu zwrotów, tak jak nie próbujemy po polsku wymawiać słowa marketing czy sponsoring. Tak samo powinno być z franchisingiem, ale z drugiej strony rozumiem, że dla wielu ludzi samo wymówienie tego słowa powoduje problemy. W związku z tym w franczyzę również dopuszczamy i także w naszym piśmie jest to stosowane, tak samo jak nazwy dla tego stosunku gospodarczego, czyli franczyzodawca i franczyzobiorca. Prosiłbym jedynie, aby nie mylić franczyzy pisanej przez czy ze słowem franczyza przez szy, ponieważ franczyza jest to termin z działalności ubezpieczeniowej. Tam mamy do czynienia z franczyzą integralną i franczyzą redukcyjną. Zainteresowanych odsyłam do jakichś ogólnych warunków ubezpieczeń, dowolnego towarzystwa. Nie będę się w to dalej wgłębiał, bo to nie jest ciekawy temat, ale jest to zupełnie inna terminologia, zupełnie co innego oznacza i mimo, że na pewno nieraz spotkaliście się już nawet w całkiem szanowanych gazetach czy periodykach z określeniem franczyza, to nie jest ono prawidłowe. Niestety korektorzy w gazetach jeszcze się nie nauczyli, że franczyza i franczyza to nie to samo. Cały czas żyją w przeświadczeniu, że trzeba to zmieniać na franczyzę, na franczyzodawcę czy franczyzobiorcę, a to nie jest prawidłowe. Teraz kilka słów o tym, dlaczego firmy decydują się na rozwój poprzez franchising. No cóż, najbardziej podstawowa i oczywista zaleta to jest taka, że rozbudowują swoją sieć sprzedaży w ten sposób, co w sytuacji, kiedy dysponują atrakcyjnym produktem czy usługą, powinno pomóc im uzyskać wyższy udział w rynku. Za tym się wiąże także wzmocnienie siły oddziaływania ich marki. Wszystko to, trzeba pamiętać, dzieje się w ten sposób za cudze pieniądze, czyli za pieniądze franczyzobiorców, bo to oni wykładają pieniądze na otwieranie kolejnych punktów przy wykorzystaniu marki i know-how franczyzodawcy. Franchising nie jest też oczywiście działalnością charytatywną, więc mówiliśmy sobie już wcześniej o opłatach franczyzowych, które wpływają do kieszeni franczyzodawcy i jest to dla niego po prostu nowe źródło przychodów. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że w przypadku takich, nazwijmy to, rzetelnych systemów franczyzowych, to ta opłata wstępna za przystąpienie systemu zazwyczaj nie jest źródłem zarobku. Dla nich jest to opłata, która ma na celu pokrycie kosztów, które oni ponoszą z rekrutacją i przeszkoleniem nowego franczyzobiorcy. Natomiast potem już te opłaty bieżące wpływające do kieszeni franczyzodawcy to już rzeczywiście stanowią dla niego po prostu zarobek. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że on z tych pieniędzy też finansuje działania marketingowe czy badawcze związane z wdrażaniem nowych produktów czy usług. Ta opłata bieżąca niekiedy jest rozbijana na dwie opłaty, na taką rzeczywiście bieżącą opłatę za zarządzanie systemem i na opłatę na wspólny fundusz marketingowy. Jest taki fundusz, który tworzony jest w ten sposób przez wszystkich uczestników sieci, zarówno franczyzobiorców, jak i franczyzodawcę.
I z tego funduszu są finansowane wspólne działania marketingowe całego systemu, co daje dla franczyzobiorców tą zaletę, że gdyby za własne pieniądze, za tą składkę, którą wrzucają do wspólnego kociołka, próbowali przeprowadzić działania marketingowe, to byłyby one o nieporównywalnie mniejszej skali i mniejszej sile oddziaływania niż te, które mogą być z takiego dużego, sympatycznego budżetu sfinansowane. Trzeba pamiętać także o tym, że franczyzobiorca jest, jak już mówiłem, samodzielnym przedsiębiorstwem i pracuje, mówiąc znów wprost, na swoim. A to oznacza, że w 99/100 przypadków będzie zdecydowanie bardziej efektywny niż pracownik najemny. To z naszej praktyki szczególnie jest to widoczne w przypadku systemów gastronomicznych, gdzie taką naturalną koleją rozwoju jest to, że dotychczasowi kierownicy na przykład jakiejś pizzerii po jakimś czasie przejmują ją jako franczyzobiorca i na własne, powiedzmy, oczy widziałem, jak z dnia na dzień rentowność takiej restauracji wzrasta 15-20%, tylko dlatego, że ten dotychczasowy kierownik jest teraz właścicielem i pracuje na swoim. To samo można było zaobserwować w przypadku systemów franczyzowych tworzonych przez banki, gdzie dotychczasowy dyrektor oddziału w momencie, kiedy zostawał franczyzobiorcą, nagle stwierdzał, że zamiast 14 osób wystarczy mu 5 do obsługi tej placówki i że do tej pory połowa latarni na ulicy była podłączonych do jego licznika elektrycznego i teraz się okazuje, że tak się działo i że wcale tak być nie musi i koszty działalności spadają z dnia na dzień dramatycznie. Więc to jest zaleta franchisingu, której z punktu widzenia obu stron, zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, nie sposób przecenić. Franczyzobiorca może działać na własny rachunek, prowadzi własną firmę, a z drugiej strony ma silne wsparcie w zakresie know-how i marketingu ze strony franczyzodawcy. Dla franczyzodawcy na pewno istotne jest także to, że jego ryzyko związane z prowadzeniem działalności też w ten sposób zostaje ograniczone, ponieważ w związku z tym, że ten franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własne ryzyko, to wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, reklamacje czy skargi i zażalenia są kierowane do niego, a nie do franczyzodawcy. Ponieważ jeżeli kupujemy hamburgera w przysłowiowym McDonaldzie, to jeżeli jest to restauracja McDonald's prowadzona przez franczyzobiorcę, to jeżeli ten hamburger był za zimny albo był w nim kawałek gazety, to pretensje kierujemy do pana X, który jest właścicielem tej restauracji, a nie do spółki McDonald's Polska, bo to de facto nie jest jej restauracja, ona jest tylko prowadzona na licencji McDonald's, ale jest prowadzona przez pana X i wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu rękojmi czy gwarancji muszą być kierowane do niego. No ale jak w każdej działalności gospodarczej, nie ma tylko pozytywów, są też i ryzyka. Podstawowe ryzyko, którego boją się franczyzodawcy, szczególnie ci, którzy rzeczywiście wypracowali jakąś unikalną recepturę prowadzenia biznesu, to jest to, że to ich know-how wycieknie. Wycieknie na różne sposoby, albo franczyzobiorca, mówiąc wprost, wygada się komuś i opowie o tym i ktoś inny skopiuje ten system, albo, co jest bardziej nawet prawdopodobne i częściej w praktyce spotykane, że po zakończeniu, po rozwiązaniu umowy franczyzowej, ten franczyzobiorca otworzy taki sam biznes z wykorzystaniem tej wiedzy, którą pozyskał działając w systemie franczyzowym, tylko sobie jakiś inny szyld przyklei, ale będzie robił to samo. I to jest ryzyko, o którym trzeba pamiętać i przed którym tak naprawdę nie ma dobrej ucieczki, ponieważ tak przepisy prawne są w Polsce skonstruowane, że taki zakaz konkurencji można tylko na określony czas po rozwiązaniu umowy zastosować. Oczywiście on nie jest równorzędny z tym, że ktoś będzie bądź nie będzie korzystał z naszego know-how, ale też trzeba pamiętać o tym, że
wykazanie, że to know-how rzeczywiście wyciekło i nie jest proste. Nie jest proste, można to ryzyko ograniczyć za pomocą dość prostych działań polegających na tym, że trzeba to know-how w dokładny sposób spisać i przekazać franczyzobiorcy. Do tego służy taki dokument, który nazywa się podręcznikiem operacyjnym. Podręcznik operacyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest to książka, która zawiera całą wiedzę franczyzodawcy na temat prowadzenia jego działalności, która jest razem z umową, a najczęściej jako załącznik do umowy franczyzowej, przekazywana franczyzobiorcy. No i wtedy, jeżeli to know-how franczyzodawcy jest w tym podręczniku dobrze opisane, no to ułatwia to potem ewentualne ściganie tego franczyzobiorcy, czy już byłego franczyzobiorcy, za to, że wykorzystuje to know-how. Jakiś czas temu, znaczy na pewno Państwo widzieli nieraz, nie dwa, w galeriach handlowych sieci Nicole, takie panie podbiegają i próbują nas obsikać jakimiś pachnidełkami i równocześnie z tym rozdają buteleczki, żeby sobie tam nalewać te perfumy. Jak je już wypsikamy potem w domu, to żeby przyjść jeszcze raz zatankować w te buteleczki. I właściciel tej sieci otwarcie o tym mówił i się z tym nie kłuł, nawet w gazetach, że no kiedyś próbował zostać franczyzobiorcą sieci McDonald's. Przeszedł cały cykl szkoleń, który jest dość długotrwały i męczący. No ale udało mu się dostać taki podręcznik operacyjny McDonald'sa. No i potem jak wpadł na pomysł stworzenia sieci Nicole, to bez żadnej żenady to, co się dało, skopiował do swojego podręcznika i bazując na tej wiedzy McDonalda wyprodukował swój system franczyzowy. Tylko oczywiście to są dość daleko, na różnych biegunach te działalności się znajdują, ale pewne informacje i pewne procedury biznesowe są dość powtarzalne i on bez żadnych specjalnych skrupułów i się z tym teraz nie kryje, że tak zrobił. No i o tym trzeba pamiętać. Szczególnie to jest ważne dla franczyzodawców, żeby o takim ryzyku pamiętać. Następny problem, czyli problem z wyegzekwowaniem tych opłat, które sobie opisaliśmy w umowie, że mają być uiszczane. Jak wszyscy się doskonale orientujemy, dobrym zwyczajem w polskiej działalności gospodarczej stało się niepłacenie na czas. I jeżeli ktoś płaci w terminie płatności, który widnieje na faktury, to nikt go nie szanuje i uważają, że on to nie potrafi zadbać o interes swojej firmy. Taka patologia jest. Być może w ostatnim czasie nieco się zmniejsza, ale cały czas funkcjonuje. No i to tak samo dotyczy franchisingu jak każdej innej działalności. Franczyzobiorcy, którzy z jednej strony bardzo lubią opowiadać o tym, jak to franczyzodawcy ich wyzyskują i męczą, bardzo często lubią nie płacić. I lubią raz nie płacić, a dwa lubią zaniżać te opłaty. W sytuacji, kiedy jest to, tak jak mówiłem, opłata liczona jako procent od obrotu, a równocześnie franczyzodawca ma do w miarę sprawnie działający system kontroli nad franczyzobiorcami, to tutaj specjalnie dużo możliwości do manipulacji nie ma. Problem pojawia się wtedy, kiedy opłata ta bieżąca jest kalkulowana nie jako procent od obrotu, tylko jako procent na przykład od zysku netto franczyzobiorcy, bo tutaj to już naprawdę jest dużo możliwości, żeby zysk zamienić w stratę i żeby powiedzieć, że nic się nie należy. A oprócz tego jest ten problem, że po prostu nie płacą, bo nie. Nie płacą opłat, nie płacą za towary czy usługi, które im dostarcza franczyzodawca. I miałem już do czynienia w swojej praktyce z kilkoma systemami franczyzowymi, które wycofały się z franchisingu właśnie z tego powodu, bo ich tłumaczenie było proste. Jeżeli ja mam kredytować franczyzobiorcę na przykład na kilkaset tysięcy złotych, czy kilku franczyzobiorców, to zamiast im te pieniądze dać w kredycie, to ja za te pieniądze będę otwierał własne punkty i nie będę miał problemu ze ściąganiem należności. I trudno takiemu rozumowaniu odmówić logiki i zasadności. Kolejny problem, jaki mogą spotkać, czy to potencjalni, czy już funkcjonujący franczyzodawcy, to kwestia wyegzekwowania odpowiedniej jakości działań ze strony franczyzobiorców, czyli znów mówiąc slangowo, psucie marki.
Ja jako człowiek, który się tym zajmuje na co dzień, już mam pewien rodzaj zboczenia zawodowego, jak wiem, że wchodzę do lokalu, który należy do sieci franczyzowej, to teraz zaczynam sprawdzać, czy to jest lokal własny prowadzony przez organizatora sieci, czy jest to właśnie lokal franczyzowy prowadzony przez franczyzobiorcę. I prawie zawsze udaje mi się to stwierdzić. Nawet w przypadku wspomnianego już wcześniej McDonalda, który uchodzi za taki wzór sprawnie zorganizowanego systemu franczyzowego, jednego z najsilniejszych, największych na świecie, też można w dość łatwy sposób rozpoznać, czy dana restauracja jest to restauracja własna, w tym przypadku przez McDonald's Polska prowadzona, czy restauracja franczyzowa. Najprostszy test, to mogą Państwo sprawdzić nawet jeszcze dziś, należy zobaczyć, w jaki sposób można się zaopatrzyć w ketchup tej restauracji. Jeżeli mamy te kraniki, gdzie się naciska i można sobie cały kubek nalać, jak się ma ochotę, to jest to restauracja własna, bo tam nikt na ketchupie nie oszczędza. A jeżeli sprzedają nam go w saszetkach po 20 groszy za saszetkę, to jest to restauracja franczyzowa. Bo franczyzobiorca liczy pieniążki, prawda? On działa na swoim i on serce mu krwawi, jak ma ten ketchup tak rozdawać. I to w każdej branży, w zależności od jej specyfiki, są do wychwycenia takie niuanse, które pokazują, czy dany lokal jest lokalem prowadzonym przez franczyzodawcę, czy przez franczyzobiorcę. No i na koniec ryzyko takie zupełnie podstawowe, czyli to, że system może nam kiedyś się po prostu rozpaść i przestać działać. Może to... Oczywiście pomijam tutaj czynniki zupełnie obiektywne, bo jak się w jednym miejscu zbiegnie kryzys rosyjski z kryzysem naftowym i jeszcze kryzysem argentyńskim, no to nikt na to nie poradzi. Natomiast nie oszukujmy się, franczyzodawcy też mogą popełniać błędy i wtedy te błędy dotykają zarówno ich, jak i, o tym też jeszcze dalej będę mówił, jak i franczyzobiorców. Tutaj takim dobrym przykładem z życia wziętym jest firma, której już nie ma, firma Multisoft na przykład, która onegdaj prowadziła sieć takich sklepów ulicznych z tanim obuwiem, one się nazywały U Szewczyka i bardzo dobrze się miewały, dobrze się rozwijały i wszyscy zarabiali i było fajnie. Tylko że w pewnym momencie woda sodowa franczyzodawcy trochę uderzyła do głowy, poczuł się silny i miał mocarstwowe plany, że on teraz zbuduje sieć wielkopowierzchniowych marketów z obuwiem, że będzie konkurentem dla firmy Deichmann i wymyślił koncepcję marketów Max & Max. Otworzył sobie w Jankach największy w Europie sklep z obuwiem, 1500 metrów kwadratowych. Proszę sobie wyobrazić, ile trzeba butów ściągnąć, żeby zapełnić taką powierzchnię. No i po pół roku upadł, bo nie miał zabezpieczenia finansowego dla tego typu działalności, bo finansował się tylko kredytem kupieckim i faktoringiem. Ani w ogóle nie miał fioletowego pojęcia, jak prowadzić taki biznes w centrach handlowych na takich powierzchniach. No i markety Max & Max zniknęły, ale ich porażka pociągnęła na dół jak kamień całą sieć. I już jej nie ma. Podobny błąd popełnił na przykład Avans, który, jak się Państwo pewnie orientujecie, jest bardzo silnym graczem na rynku RTV i EGD. W Polsce, nazwijmy to powiatowej, na prowincji, a też w którymś momencie postanowił kopać się z koniem i otworzyć mega awans i konkurować z MediaMarktem i też im to nie wyszło. Też ta działalność upadła. Z tym, że awans był o tyle sprytniejszy, że mega awans to była oddzielna spółka, więc jak ona, znów mówiąc prozaicznie, poszła do piachu, to sieć franczyzowa tych małych awansów sobie cały czas może działać, bo jej ten upadek nie obciążuje wyniku finansowego. Teraz parę słów o tym, być może ktoś z Państwa wcześniej czy później zostanie franczyzobiorcą. Dlaczego ludzie się na to decydują? Tak jak już mówiłem o tym wcześniej, franchising ma dla nich tą podstawową zaletę, że będąc samodzielnym, niezależnym przedsiębiorcą, oczywiście niezależnym w ramach umów, które się pozawierało, można korzystać z pomysłu, i to podkreślam, sprawdzonego pomysłu na biznes i doświadczenia franczyzodawcy.
Bo franchising to nie jest sprzedawanie licencji na jakiś tam pomysł, tylko to jest sprzedawanie licencji na pomysł sprawdzony. Taki, który już funkcjonuje i taki, który franczyzodawca na sobie przetestował. Czyli można, próbując to znów sprowadzić do takich w miarę przyziemnych porównań, franchising jest czymś pomiędzy zaczynaniem biznesu zupełnie na własną rękę, a ciepłą posadką na etacie. To jest coś pomiędzy, bo z jednej strony nie jesteśmy pozostawieni samemu sobie, nie eksperymentujemy na własnych pieniądzach, a z drugiej strony nie musimy przychodzić do pracy od 8 do 16 i słuchać gderliwego szefa. To jest takie rozwiązanie dla kogoś, kto chce być samodzielny, ale z drugiej strony nie chce zupełnie być pozostawiony bez żadnej opieki. Następny punkt, mniejsze ryzyko niepowodzenia, no ten wątek się tu cały czas przewija. Były przeprowadzane różne badania na różnych rynkach, między innymi przez Instytut Gallupa. Także my w ramach raportu franchisingu, który co roku publikujemy, też takie dane sobie zbieramy i dane się trochę różnią, znaczy wyniki troszeczkę się różnią, ale generalnie tendencja na wszystkich rynkach, od Stanów Zjednoczonych przez Polskę po Kirgistan, jest taka, że zdecydowana większość, około 80-85% franczyzobiorców przetrwała pierwszych 5 krytycznych lat swojego funkcjonowania, a jedynie około właśnie 15, maksimum 20% upadło, nie powiodło im się w tym czasie. I to jest zawsze zestawiane właśnie z podejmowaniem działalności zupełnie samodzielnie, gdzie te proporcje są dokładnie odwrotne. Tam tylko 15-20% ludzi udaje się przetrwać te pierwszych kilka lat, a pozostałym się nie udaje. Powiedzmy, w takich Stanach Zjednoczonych to nie jest wielki problem, bo tam to, że ktoś 10 razy zbankrutował, to się nikt tym nie przejmuje. Cały czas liczy na to, że za 11 razy mu się uda i zostanie Billem Gatesem. Natomiast w polskiej mentalności taka porażka, ludzie ją ciężko znoszą. Jak raz im się nie uda, to już drugi raz ich na coś namówić, to jest duży problem. No, zaleta kolejna, której to się wydaje pewna oczywistość, że franczyzobiorca przystępując do systemu franczyzowego wcale nie musi być człowiekiem z tak zwanej branży. Może być na przykład studentem, który skończył studia, nigdzie wcześniej nie pracował, doświadczenia biznesowego też nie ma i od tego ma tego franczyzodawcę, żeby ten go nauczył tego biznesu. I to jest coś, co może być dla niektórych nowością, ponieważ nawet wielu franczyzodawców popełnia ten błąd, że przynajmniej na początkach rozwijania swojego systemu szuka przede wszystkim ludzi właśnie z tak zwanej branży, czyli tych, którzy robią to, co oni. A praktyka pokazuje, że to w większości przypadków wcale nie jest dobry pomysł. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś na przykład przepracował 30 lat w dawnym społem, prowadząc klubo kawiarnię i teraz chce otworzyć kafejkę Café Nescafé, to jego za nic w życiu się nie da nauczyć wszystkich procedur, które są przez Café Nescafé stosowane i przez koncern Nestlé. Dlaczego? Bo on wie lepiej. On wie lepiej, on to robił 30 lat i mi tu nie mówcie, jak się kawę robi. I to się dotyczy każdej działalności. Od takiej w miarę skomplikowanej właśnie, jak gastronomia, do zupełnie prozaicznego handlu czymkolwiek. Ludzie z branży wiedzą lepiej i jak ktoś im mówi, że coś trzeba robić inaczej, to oni tak zrobią po swojemu. Dlatego coraz więcej franczyzodawców często za naszą namową wcale nie szuka ludzi z branży, tylko szuka ludzi z innych branż albo takich, którzy zupełnie jeszcze w biznesie nie funkcjonowali, bo ich jest łatwiej wdrożyć w mechanizmy danego systemu niż ludzi, którzy robią to od wielu lat i mają pewne schematy i przyzwyczajenia tak zakorzenione, że nie da się ich wyplenić. To, o czym już mówiłem wcześniej, franczyzobiorca korzysta z siły marki i działań reklamowych całego systemu. No, tu znów ten McDonald's jest dobrym przypadkiem. No, prowadząc sobie jakąś tam hamburgerownię pod własnym szyldem, nigdy nie będziemy mieli takiego wsparcia, jakie możemy dostać, będąc elementem takiej dużej organizacji,
i korzystając z tego, co ona wypracowała. No i ostatnia, dość prozaiczna, ale bardzo ważna zaleta, taka, że będąc znów częścią tego dużego organizmu gospodarczego, jakim jest sieć franczyzowa, korzystamy z efektu skali. Korzystamy z tego, że franczyzodawca ma wynegocjowane dobre warunki z dostawcami. I czasem bywa to aż tak mocno rozwinięte, że ten franczyzodawca ma na tyle sympatyczne upusty wynegocjowane u swoich dostawców, że nawet jeżeli jest on pośrednikiem pomiędzy tymi dostawcami a jego franczyzobiorcami i sam sobie też jeszcze chce coś uszczknąć z tego upustu, część z tego zatrzymać dla siebie, to i tak te warunki cały czas są korzystniejsze niż te, które pojedynczy franczyzobiorca mógłby uzyskać u tych samych dostawców.